Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. Ponad połowa Polaków nie zgadza się na przyjęcie do Polski nielegalnych imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Tymczasem rząd Ewy Kopacz ugina się pod naporem Unii Europejskiej i deklaruje gotowość do przyjęcia ich pod pewnymi warunkami. Tylko w październiku na stary kontynent przybyło prawie 220 tysięcy nielegalnych imigrantów. To rekordowy wynik. Tyle osób łącznie przybyło do Europy w całym 2014 roku. Kryzys migracyjny wymyka się spod kontroli Unii Europejskiej. Bogate kraje wspólnoty chcą zmusić pozostałych członków Unii do stałego przyjmowania nielegalnych imigrantów. Stanowczego nie w tej sprawie do tej pory nie wyraziła premier Ewa Kopacz. Mówiliśmy głosem, który znaczy tylko dokładnie tyle, że Polacy przyjmą tylu migrantów, na ilu nas stać. I ten głos był bardzo mocno zauważony w Europie. Równocześnie Ewa Kopacz zapewnia, że Polska razem z innymi państwami regionu sprzeciwia się dyktatowi Brukseli. To właśnie Polska stworzyła wokół siebie grupę, bardzo zdecydowaną grupę, która mówiła jednym głosem i sprzeciwiała się implementacji stałego mechanizmu rozdziału migracji. Jednak to Ewa Kopacz wyłamała się z ustaleń Grupy Wyszehradzkiej, która sprzeciwia się narzuconym przez Komisję kwotom nielegalnych imigrantów. W ocenie polityków Zjednoczonej Prawicy premier zdradziła bardzo ważnych sojuszników Polski – Czechy, Słowację, Węgry i Rumunię. Tymczasem w czwartek odbędzie się nieformalny szczyt Rady Europejskiej w sprawie kryzysu imigracyjnego. Zbiega się on z terminem pierwszego posiedzenia nowego Sejmu ustalonym przez prezydenta. Pierwsze posiedzenie Sejmu pan prezydent zwołał na dzień 12 listopada na godzinę 13. Zdaniem odchodzącej ekipy rządzącej termin jest niefortunny. Ewa Kopacz chce osobiście złożyć dymisję i nie ma zamiaru z tego zrezygnować. Równocześnie premier straszy pustym polskim krzesłem, które niczego nie załatwi na unijnym szczycie. Dlatego na Maltę Ewa Kopacz chce wysłać prezydenta. Dzisiaj mogę tylko i wyłącznie poprosić pana prezydenta o to, aby reprezentował Polskę na tym spotkaniu Rady Europejskiej. W ocenie profesora Krzysztofa Szczerskiego, prezydenckiego ministra, takie rozwiązanie jest absurdalne. Premier może desygnować swojego przedstawiciela na szczyt. Patrząc na składy innych krajów, widzę, że tam są wicepremierzy, widzę, że tam są ministrowie spraw zagranicznych, widzę, że tam są także inni politycy rządowi, więc bardzo szeroka jest paleta. Rozwiązanie Ewie Kopacz podsuwa były premier Leszek Miller. Na szczyt Unii Europejskiej powinna jechać pani premier Kopacz, złożyć dymisję rządu może na piśmie, a ślubowanie poselskie może złożyć na kolejnym posiedzeniu Sejmu. I to jest wszystko bardzo proste. Również Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało rozwiązanie tej sytuacji. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu klub złoży wniosek o przerwę w obradach, żeby premier Ewa Kopacz mogła polecieć na Maltę i reprezentować Polskę. Nieformalny szczyt stał się okazją do wymiany politycznych ciosów. W obliczu kryzysu migracyjnego z Warszawy powinno jednak płynąć jasne i stanowcze stanowisko. Bez tego Polska będzie musiała przyjąć rozwiązania narzucone przez Unię, które mogą być dla nas bardzo niekorzystne. Skład nowego rządu poznamy najprawdopodobniej w poniedziałek. Politycy Zjednoczonej Prawicy zgodnie podkreślają, że pośpiech w tej sprawie nie jest wskazany. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie cały czas trwają rozmowy dotyczące nowego gabinetu. Wczoraj w południe miał zebrać się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości i ostatecznie zatwierdzić kandydatury na nowych ministrów. Tak się jednak nie stało. Rozmowy na temat składu nowego rządu cały czas trwają. Z każdym trzeba porozmawiać. Rząd nie składa się z dwóch, trzech osób, tylko jest ich znacznie więcej. W związku z tym wszystko się odbywa zgodnie z planem i na spokojnie. Żaden z polityków Zjednoczonej Prawicy nie chce zdradzić szczegółów rozmów i nazwisk przyszłych ministrów. Nie wprowadzajmy szumu informacyjnego, bo przecież moje tutaj typowania nijak się mają do tego, co zadecyduje pani premier Beata Szydło, co zaopiniuje kierownictwo Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy wraz z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim nie omawiają tylko spraw personalnych. Rozmowy mają także dotyczyć szczegółowego podziału zadań wszystkich ministerstw. Od dłuższego czasu trwają ostateczne
podziały kompetencji. Opozycja i media naciskają na Prawo i Sprawiedliwość, aby partia jak najszybciej przedstawiła swój gabinet. Platforma Obywatelska sugeruje nawet, że wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy już są pierwsze tarcia. Wydawało się, że wybory wygrała jedna partia. Okazuje się, że jest kilka podpartyjek i partyjek w ramach samego Prawa i Sprawiedliwości, więc jakaś wewnętrzna gra w PiS-ie na pewno się toczy. Prawo i Sprawiedliwość odpiera te zarzuty. Uspokaja, że rząd tworzony jest w atmosferze spokoju i bez niepotrzebnego pośpiechu. Przypomina także, że gabinet Donalda Tuska był tworzony przez 26 dni. To jest naprawdę najszybciej powstający rząd. Jak przeanalizuje się wcześniejsze 2011 rok czy 2007 rok, wcześniejsze działania i czas, w którym się odbywało tworzenie rządu, to nasz rząd powstanie w najszybszym, w najkrótszym czasie. Wciąż nie wiadomo także, kto zostanie marszałkiem i wicemarszałkiem z ramienia Zjednoczonej Prawicy oraz kto pokieruje klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Niemiecki wywiad zagraniczny BND inwigilował polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, informuje w wydaniu internetowym tygodnik Der Spiegel. Podsłuchiwanymi miały być także resorty Austrii, Chorwacji, Danii i Stanów Zjednoczonych. Jak wynika z materiałów zaprezentowanych przez tygodnik Der Spiegel, niemiecki wywiad kontrolował łącza ambasad Stanów Zjednoczonych w Brukseli i przy ONZ w Nowym Jorku, a także amerykańskiego Ministerstwa Finansów w Waszyngtonie. Na terenie Niemiec BND kontrolował adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów i faksów przedstawicieli dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i kilku innych krajów Unii Europejskiej, a także Watykanu. 3 tygodnie temu wyszło na jaw, że niemieckie służby inwigilowały europejskich partnerów nie tylko na polecenie Stanów Zjednoczonych, ale czyniły to także na własną rękę. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 osoby z kierownictwa Państwowej Spółki Gazowej. Chodzi o możliwość oszustwa na kwotę 2 milionów złotych. Sprawa dotyczy lat 2007-2008. Według wstępnych ustaleń obaj dyrektorzy usłyszał zarzuty niegospodarności, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień prowadzących do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Zatrzymani mężczyźni mieli wyprowadzać pieniądze ze spółki i zawierać fikcyjne umowy na wykonywanie prac. Obecnie udokumentowana szkoda opiewa na kwotę 2 milionów złotych. Po postawieniu zarzutów prokurator prowadzący sprawę zadecyduje o tym, jakie środki zastosowane będą wobec zatrzymanych. Przechwycono rozmowy dżihadystów o zamachu na rosyjski samolot, który rozbił się na Synaju tydzień temu, poinformowała telewizja NBC, powołując się na anonimowe źródła amerykańskie. Rozmowa miała dotyczyć zamachu na samolot i sposobu jego dokonania. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama twierdzi, że przyczyną katastrofy był najprawdopodobniej wybuch bomby. Wcześniej o prawdomównym zamachu mówił także premier Wielkiej Brytanii David Cameron. Amerykańska telewizja NBC podała, że przywódcy tzw. Państwa Islamskiego w Syrii rozmawiali z niezidentyfikowanymi osobami na Synaju na temat zniszczenia rosyjskiego samolotu pasażerskiego. Według telewizji wywiad Stanów Zjednoczonych miał ponadto przechwycić nadane przed katastrofą samolotu ostrzeżenie grupy działającej na Synaju i mającej powiązania z Państwem Islamskim przed czymś wielkim. Co ma się wydarzyć w tym rejonie? Dżihadyści z organizacji powiązanych z Państwem Islamskim na Synaju zaraz po tragedii przyznali się do zamachu. Moskwa jednak traktowała to oświadczenie sceptycznie. Eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii skłaniają się do wersji, że na pokładzie samolotu mogło dojść do eksplozji ładunku wybuchowego umieszczonego w luku bagażowym maszyny jeszcze na lotnisku w Sharm el-Sheikh. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama poinformował, że możliwość wybuchu bomby na pokładzie jest bardzo poważnie brana pod uwagę. Podobnego zdania jest także premier Wielkiej Brytanii David Cameron. Zwróćmy uwagę, że nie możemy być pewni, że do katastrofy samolotu doszło przez wybuch ładunku wybuchowego. Ale jest to coraz bardziej prawdopodobne. Trzeba działać w tej sprawie inteligentnie, na podstawie opinii ekspertów. Od wczoraj trwa ewakuacja brytyjskich obywateli z okolic kurortu Sharm el-Sheikh. Obywatele, którzy wracają do kraju, muszą się liczyć z pewnymi niedogodnościami. W ramach ewakuacji przewidziano 29 lotów. Szacuje się, że przewiezionych zostanie około 20 tysięcy osób. Rząd podjął dobrą decyzję. Myślę, że jednak można było to lepiej zorganizować. Wtedy byłoby nam łatwiej wrócić do domu. Ogólnie rzecz biorąc, to dobra decyzja, biorąca pod uwagę nasze bezpieczeństwo. Transport swoich obywateli organizują także inne państwa. Epidemia cholery przekracza granice Iraku i rozprzestrzenia się na sąsiednią Syrię, Kuwait i Bahrajn.
W związku z niekontrolowaną migracją zagrożony jest cały region. Pierwsze przypadki cholery w Iraku wykryto we wrześniu na zachód od Bagdadu. Epidemię wywołała m.in. powódź, która zanieczyściła rzeki i źródła wody pitnej. Przyczynił się także niski poziom wody w Eufracie. Do dziś zarejestrowano co najmniej 2200 zarażonych, 1/5 to dzieci. W Iraku potwierdzono na razie śmierć 6 osób. Epidemia cholery rozlewa się również na sąsiednie kraje. Pierwsze przypadki zakażeń potwierdzono już w Kuwejcie, Bahrajnie i Syrii. Organizacje międzynarodowe obawiają się, że epidemia ogarnie cały region. W grudniu do Iraku przybędą miliony szyitów, którzy będą obchodzić jedno ze swoich najważniejszych świąt. Jeśli pielgrzymi nie zachowają odpowiednich środków ostrożności, przeniosą cholerę do swoich krajów. Do epidemii przyczyniła się także działalność tzw. państwa islamskiego. Miliony osób musiało opuścić swoje domy. Od miesięcy żyją w tymczasowych schronieniach bez dostępu do bieżącej wody i odpowiednich środków czystości. Nikt nie kontroluje także stanu zdrowia uciekinierów z obszarów zagrożonych cholerą, którzy próbują przedostać się do Europy. Nie wiadomo, jak sytuacja wygląda na terenach zajętych przez terrorystów z państwa islamskiego. Niewykluczone, że choroba zbiera tam ogromne śmiertelne żniwo. W odpowiedzi na zagrożenie UNICEF rozprowadza wodę butelkowaną i płyny nawadniające w miejscach, gdzie pojawiła się cholera. Nieleczona prowadzi do śmierci przez odwodnienie i niewydolność nerek. I tak kończymy poranne wydanie informacji dnia, a kolejne wiadomości przekażemy Państwu o godzinie 10. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Pszyczka. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. W rozkładzie barycznym nad Europą powoli następują zmiany. Na zachodzie, północy, a w dalszej części dnia również na wschodzie kontynentu układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Na pozostałym obszarze układy wyżowe. Na Wyspach Brytyjskich, w Niemczech, a także w Polsce dziś sporo chmur z opadami. Mokro także we Francji. W pozostałych krajach pogodnie. Na termometrach od 4 stopni Celsjusza w Moskwie do 23 w Rzymie. I zmieniamy mapę. Na przeważającym obszarze naszego kraju pochmurno z opadami. Bez deszczu, jedynie w centrum i na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu więcej przejaśnień. A na termometrach od 6-7 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie do 14-15 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Spadek ciśnienia na barometrach około 1024 hektopaskali. I na koniec więcej szczegółów. Zapraszam.